Witamy w kolejnym odcinku cyklu Lektury, niebzdury. Jest to cykl krótkich filmików, w których pokazujemy Państwu publikacje, książki związane z szeroko rozumianym naszym regionem Kujawsko-Pomorskim. Są w tym gronie tytułowe lektury, są książki historyczne, są przewodniki, są komiksy, są również wspomnienia. No i dzisiejsza książka, właśnie to jest rodzaj pamiętnika, rodzaj wspomnień. Tadeusza Czaplickiego, mieszkańca niewielkiej miejscowości Jarantowice w gminie Hoceń w powiecie włocławskim. Książka poświęcona jest właśnie nieistniejącemu już światu, światu ziemian, którzy funkcjonowali w naszym regionie w Polsce do czasów II wojny światowej, po II wojnie światowej ich świat przestał, można powiedzieć, istnieć. Tadeusz Czaplicki urodził się w Jarantowicach, tam się wychował, walczył w 1939 roku, ale o tym za chwilę. No i po II wojnie światowej już jako senior postanowił swoje wspomnienia spisać. W ten sposób powstała bardzo ciekawa publikacja zatytułowana Szlacheckie ostatki. Dwudziestowieczna opowieść polskiego ziemianina. Książka została wydana w Warszawie w roku 2000. Otóż szlacheckie ostatki opowiadają właśnie historię rodziny Czaplickich oczami Tadeusza e, Czaplickiego, ale nie tylko. Mamy tutaj do czynienia z poznawaniem dziejów e, Jarantowic i okolicznych miejscowości. Warto powiedzieć parę słów na wstępie o Tadeuszu Czaplickim. Urodził się w 1915 roku właśnie w Jarantowicach na Kujawach. Następnie kształcił się w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włosławku oraz w szkole Głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Walczył w 1939 roku m.in. w obronie twierdzy Modlin. Był odznaczony wieloma odznaczeniami. Po II wojnie światowej pracował w państwowych nieruchomościach ziemskich na tzw. ziemiach odzyskanych. Był długoletnim pracownikiem biura studiów i projektów wzorcowych budownictwa wiejskiego. Należał również do bardzo Oddanych i zasłużonych członków korporacji studenckiej Jageloń. I właśnie w 2000, w 2000 roku opublikował wspomnienia szlacheckie, ostatki, które <gryw> dotyczą historii m.in. Jarantowic, czyli majątku rodzinnego naszego autora. Do dzisiaj znajduje się tam dwór, w którym urodził się nasz bohater, autor książki. Po 1945 roku w tym dworze znajdują się mieszkania, a również po II wojnie światowej był, było tam państwowe gospodarstwo rolne. I otóż em, na okładce książki znajduje się zachęta do zajrzenia do tej publikacji. Chciałbym Państwu fragment tej właśnie zachęty em, przeczytać. Otóż: Szlacheckie ostatki nie są wspomnieniową opowieścią o pańskich zabawach i zapustach. Ale o rzeczywistych, niekiedy dramatycznych dziejach ziemiaństwa polskiego w XX wieku. Chociaż dodajmy, o balach, wieczorkach, tancujących i polowaniach mówi się w tej książce wiele. Autorem wspomnień jest Tadeusz Czaplicki, o którym już Państwu wspominaliśmy. Sięgnijmy do wnętrza tej książki. Dzieciństwo. Tak, autor wspomina swoje narodzenie. Moje narodziny nastąpiły we dworze w Jarantowicach na Kujawach wśród niesłychanego rozgardiaszu, bo w tym właśnie czasie ojciec kończył budowę nowego dworu przylepionego do starego dworku. W starej więc części zabudowań w pokoju niebieskim przyszło na świat dziecię płci męskiej, przyjęte przez miejscową akuszerkę bez obecności lekarza. Dopiero następnego dnia posłano konie do brześcia Kujawskiego po doktora. Kuńczyńskiego, aby sprawdził, czy wszystko jest jak należy, czy nic nie grozi. I czy nie należy poprawić. Urodziłem się jako szóste i ostatnie dziecko Lucjana i Marii Czaplicki. Moje starsze rodzeństwo, Anna, późniejsza Różycka, urodzona w 1902 roku. Zofia urodzona w 1905 zmarła na tyfus plamisty w Warszawie w 1921 roku. Stanisław urodzony w 1907 i zmarły po 8 miesiącach na zapalenie opon mózgowych. Barbara późniejsza Mikułowska Pomorska urodzona w 1909 roku. Jerzy urodzony w 1912 roku. Ochrzczono mnie w kilka miesięcy później w choceniu w świeżo wybudowanym kościele. Książka zapowiada się bardzo ciekawe. Ciekawie zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej publikacji, zwłaszcza te osoby, które interesują się historią oraz kulturą ziemiaństwa w naszym regionie. E, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam Państwa do oglądania cyklu Lektury Niebzdury, w którym właśnie pokazujemy książki związane z naszym regionem. Dziękuję bardzo.